W Boże Ciało odbywa się procesja ulicami miasta i wsi, w trakcie której najczęściej dzieci komunijne rzucają płatki kwiatów. Procesja zatrzymuje się przy każdym wcześniej wybudowanym ołtarzu. Podstawą każdego z nich jest specjalnie budowana konstrukcja, najczęściej z drewna, z dodatkami styropianu. Głównymi elementami wystroju są obrazy święte, stół z białym obrusem i zapalone świece. Oczywiście, całemu wystrojowi towarzyszą rośliny, w tym kwiaty. Elementy wystroju przygotowuje się dużo wcześniej, natomiast właściwa budowa przypada na środę przed Bożym ciałem, wykończenie zaś na czwartkowy poranek. Ludzie mieszkający przy trasie procesji rokrocznie są proszeni przez kapłana o przystrojenie domów. W oknach wychodzących na drogę stawia się obrazy święte. Układa bukiety kwiatów, lokuje krzyż, zawiesza wstążki, zapala świece w świecznikach, wiesze dywaniki albo obrusy oraz stawia flagi papieskie lub maryjne oraz figury święte. Poza oknami zdarza się, że zostają przystrajane płoty, wstążkami oraz gałązkami. W kościele również można zauważyć pewne zmiany, na przykład podobnie jak przy ołtarzach polnych, przed i w środku budynku. Ustawia się młode brzuski. Bardzo popularny jest zwyczaj zabierania gałązek przede wszystkim brzozy oraz rzadziej tataraku z któregoś załtarzy po zakończeniu procesji. Zostają one zabrane do domu, gdzie wkładane są za obraz, krzyż albo do wazonu. Mogą być także umieszczane przy drzwiach. W niektórych gospodarstwach umieszcza się je w polu czy też w ogródku. Gałązki przynoszone są jako błogosławieństwo dla domu. Ale również stanowią źródło ochrony przed nieszczęściami, burzami oraz gradami. Mają także wspomóc plony oraz przynieść szczęście. Gałązki brzozy i tataraku trzyma się do ich zeschnięcia albo przechowuje przez cały rok do następnego Bożego Ciała. Wówczas wymienia się je na świeżo poświęcone gałązki, stare zaś pali lub rzadziej wyrzuca. Z dniem Bożego Ciała. Wiążą się przysłowia i powiedzenia takie jak Na Boże ciało, wskocz do wody śmiało. A zapowiadają one nadejście kolejnej najcieplejszej pory roku, ale o niej opowiemy innym razem. Czytał.